Hej, witaj serdecznie, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie z Castlevania Revamped. Nie zapomniałem wcale, w jaką grę dzisiaj będziemy grać. Castlevania Revamped, czyli metroidvaniowy, fanowski remake Castlevania 1. Tak jak wspominałem, ostatnio ta gra wydaje się być na tyle krótka, że jej dokończenie nie powinno być jakimś dużym problemem, mam nadzieję. Kamerka jest strasznie jakaś lagi dzisiaj? Czekajcie sekundę. Jakoś nie zwracam uwagi ostatnio na kamerkę swoją. A jak już mam tę swoją facjatę na tym, na ekranie, to może fajnie by było, żeby się jakoś przynajmniej sensownie poruszała. Dobra. Cześć Cindy, cześć Karka, cześć Kapitanie, cześć Placku, cześć Sebastianie, cześć Secretman, cześć Isuru i cześć Sylwio. Witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy moja lodówka chodzi? Tak, udało się. Udało się pomimo małej batalii. Bo... Dobra. Co my tu w ogóle mamy? Jaki był plan działania? Strasznie jeszcze dużo rzeczy mam do pozbierania. O, to jest gry nie ma. Dzięki. Morningstar. Longest chain whip, that can break, certain times of blocks, to pamiętam. Dynamic strike to jest ten w dół, to też pamiętam. Znaczy, nie ten, Breeze Snapper to jest ten w dół. Dynamic strike to jest celowanie w kierunkach, Breezy slide to jest slide i gripping claws to są claws, dobra. To już wszystko wiem. Tylko jeszcze sobie chat wyrzucę na ekran. I co? Ostatnio chyba zrobiliśmy wszelki możliwy backtracking z przedmiotami, które mamy. Zatem jedyne, co nam zostało, to mamy drogę w prawo i drogę w dół. I z tego, co pamiętam, to droga w dół była następna, czyli droga do poziomu 4 zwykłej Castlevanii. Stone Man. To, że oni tutaj są, poczytuję jako takie miłe nawiązanie do oryginalnych mumii. Tu są oryginalne mumie, przepraszam. Tutaj jest nawiązanie. Minimami. Jakie ja mam w ogóle karty wyposażone? Mamy tą od serc, mamy tą od krytów i mamy tą od kasy. Dobra. Minimami. Yes. Okay, czyli tutaj mogliśmy być wcześniej. Czemu nie pamiętam tego pokoju? To jest dziwne. Biorąc pod uwagę ilość wkurzających rzeczy, powinienem był go dobrze pamiętać. A może ich tu nie było wcześniej? Może po prostu po bosie ich nie było? To jest też możliwość. Cześć Samurajo. Blep. Big Mami Milkers spotka Mini. Mini Mami Milkers, true! Zresztą sobie może przerzucę kartę na tą, która HP-ki mi przywraca. Jeżeli oczywiście będę miał gdzie. O, tak dalej nie przejdziemy, bo mamy tą ognistą ścianę, której nie mogę zniszczyć moją ewidentnie ognistą umiejętnością, chyba że, nie wiem, uznamy, że siła po prostu pędu jest fizycznym atrybutem. W sensie, że jest to physical damage, a nie elemental damage, o, w ten sposób. Wtedy jeszcze jak cię mogę. Ogniem chcesz... Tak. Dokładnie. Czy chciałbym po prostu odblokować należne mi przejście. Okej, tu jest life up, ale do niego jeszcze nie mam dostępu. To jest na pewno. Distinguished Daddy Dumper? Dumpy. No i czemu nie? Cała ten... O, mięsko. Cała... zaraz będzie rodzina jakichś
Mami Milkers-esk. Ksywek. To był item. Gdzieś. Pytanie tylko gdzie... oczywiście, on był tutaj. Możemy wejść pod wodę. Tu jest hardtop. Tylko pod wodą nie możemy używać naszych umiejętności, zobaczcie. To jest problem. Tu potrzebujemy jakiegoś speed boostera. Ta gra ma jakiś speed booster, to jest bardzo ciekawe. W sensie domyślam się, że ma. Na pewno z upgrade'ów będziemy mieli coś, co pozwala nam się poruszać pod wodą, bo to jest niemożliwe, żeby tak nie było. Będziemy mieli jakiś upgrade, który pewnie w jakiś sposób pozwala nam zwalczać kolce. I mamy coś speed booster-esk. Ja się nie zdziwię, jeżeli te dwa ostatnie upgrade'y będą po prostu speed booster-esk M, który daje czasową niewrażliwość na kolce. Also, fuck. A, pamiętam, że to działa w ten sposób. O. Szymon będzie bowling. Ja mam nadzieję, że Szymon będzie bowling. Ja na razie tutaj... Przeciwieństwo bowlingu się dzieje. Głupie nietoperze. Wszystko wina nietoperze, I swear. Nie, nie mogę pod wodą walljumpować. Właśnie pod wodą nie mogę nic. Hard max up, ok? Przydałby mi się life max up, biorąc pod uwagę... HP-ki moje. Okej, okay. Udało mi się go... What the fuck?! Okej, okay, po prostu muszę pociągnąć tego slajda. Myślałem, że to jest jakieś bardzo ciężko wykonalne. Pod wodą mam generalnie wyłączone wszelkie swoje umiejętności dodatkowe, które mam. O, co tu... CO TU SIĘ DZIEJE?! Pomocy. Co to kurwa jest? Floating Skull. Czemu ta gra mnie nienawidzi? Czemu ta gra mnie nienawidzi? Ale to jest... Ale to jest paskuda. Ale to jest... To są tak paskuda pokoje, jak tylko mogło być. Czekajcie, zrobimy sobie zmianę karty. Stay na... Healing Strike. Zdecydowanie potrzebuję bardziej leczenia, aniżeli czegokolwiek innego. Szkoda, że to nie jest taki straight up lifesteal. Z drugiej strony byłby zbyt przepakowany lifesteal w tego rodzaju grze. No, gdybym mógł za jednym uderzeniem odnawiać sobie jeden kwadracik HP, no to byłoby to zbyt duże udogodnienie raczej. Myślę, że możemy się z tym zgodzić. I w dół. Takie co jakiś czas. Wtedy byłby... Nie, nie byłoby za dużego grindingu. Właśnie nie byłoby żadnego grindingu, bo od razu odnawiałbyś swoje HP-ki. Właśnie o to chodzi. Oj. O, takie dwa uderzenia. Już mam dwa kwadraciki z powrotem. Zostały mi tylko trzy do odrobienia. W takim systemie, które przed chwilą mówiłem. Już mam 3. Już mam 4. Już mam całe HP! Z tego, gdybyśmy szli takim systemem. Jeden hit, jeden kwadracik. I zero jakiegoś napięcia. Nic nie ma. Dlatego dobrze, że ten system działa tak, jak działa. Dobra. Tu się trochę zdemedbustowałem. Korzystnie. No dobra, jest czas na fajny pokój. Gdzie są... O, moja kasa! Jest! Teraz możemy... dokonywać tak zwanego bolin. Na tyle, na ile mi oczywiście pozwolą czaszki latające. Dobra, wydostaliśmy się!
miarę bez szwanku. Dobra, to mamie nie... Mamie, what the fuck? Mumie! Mamie. Te mumie nie obrywają... Znaczy nie wytrzymują za dużo obrażeń, tak? One obrywają całkiem, znaczy obrywają. Wszystko obrywa tak samo. Dopóki nie mamy... upgrade'a jakiegoś do bicza, to wszystko będzie zadawało tyle samo. O, piorun. Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Mamy, mamie. What? A, Mamma mia, that's a spicy meme! Weźcie to ze mnie! Zabierzcie to! Zabierzcie to stąd, zabierzcie. Hop. Mamie mia. O, to jest całkiem rozsądny save point. Biorąc pod uwagę... skipa. Biorąc pod uwagę standardy tej gry, to był to bardzo wcześnie położony save point. Fornweed. Everyday. Bo umówmy się, że Castlevania Revamped do tej pory no, nie za bardzo lubiła swoje checkpointy. Chociaż też może nie powinienem się tak cieszyć na zaś, bo być może to oznacza, że... Sakuje, by tego najbardziej pizza film. O, no, nio! Podwórze zamkowe. Okej. Okay. Czy to jest jakaś też nowa lokacja? Kurde, coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. A! Żebym się nie cieszył aż tak bardzo, bo może się okazać, że... to będzie jedyny checkpoint przez długi, długi czas dla mnie dostępny. Hard Maxa raczej prosty do zgarnięcia. Bardzo lubię piosenki. Są na pewno dosyć pasujące do klimatu. Nie powiem, że nie. Do konwencji bardziej, do konwencji. Dlatego właśnie też uważam, że wszystkie ścieżki są zremasterowane. Przerobione. Tower Bridge. Co z innych wersji? O kurczę, ja bym bardzo chciał usłyszeć w takim razie ten... motyw Juliusa. Bo on oryginalnie chyba też był z arcade'owej wersji? Jedynki? Czy mi się myli? A, bardzo bym chciał. Z Haunted Castle. Jeżeli jest, to mi nie mówcie. Ja lubię, żeby takie rzeczy pozostawały niespodziankami. To w tym razie, w takim razie tym bardziej ma dla mnie sens, że każda ścieżka jest tutaj przerobiona pod jeden styl muzyczny. Również te oryginalne, żeby po prostu wszystko ze sobą współgrało. I to jest wysiłek, który trzeba docenić. Znaczy trzeba, ja go doceniam na pewno. No bo... jest to duża robota. I sprawia to, że po prostu ścieżka jest jednolita, spójna stylistycznie. Nic się nie wybija, że coś jest powiedzmy nie tak, nie? Tu gdzieś coś było. Pytanie, gdzie dokładnie? A! Dużo żywiołowych biczy. No dobra. Znaczy, stawiam, że to będą żywiołowe bicze. Nie pasuje mi nic innego, jak właśnie bicz ognisty, bicz elektryczny. Myślę, że można się rozsądnie spodziewać tego typu upgrade'ów. Do bicza. A i bicz lodowy. Dobra, to już mamy wszystkie bicze tak naprawdę. Yorick. Kurde, bardzo chętnie wziąłbym krzyż bumerang, bo to jest jeden z moich ulubionych sub-weaponów. Ale biorąc pod uwagę, jak potężne są latajki w porównaniu do wszystkiego innego, no to potrzebujemy broni, która mi jakoś te zmaganie się z latajkami ułatwia. Zatem zostaniemy przy toporku. Cześć, Zyzik. O! Let's go! Mamy ognisty bicz. Zadaje repetitive damage, czyli powtarzając się obrażenia i niszczy niektóre rodzaje bloków. Aaaa!
w ten sposób to działa. Możemy go sobie zatrzymać. Cześć, Lady Demlatron. Okej, okay, czyli już trochę mapy nam się otwiera w ten sposób. Uuu, to w ten sposób działa. Oj, to jest niegłupie. To jest actually niegłupie. Actually całkiem niegłupie. Każdy hit ma szansę nakryta. Jezus Maria. No i to jest ścieżka z powrotem do zamkowych ruin. Nam się to wszystko ładnie spina w ten sposób. Fajnie. Mamy taki moment, gdzie ta mapa nam się znowu całkiem otwiera. Mamy sporo... jest fajny motyw. Warto jakby to mieć na uwadze. Którzy mogą... Tak, to jest... No ale to dobrze, że broń ma jasno zdefiniowane silne punkty i słabości. Ale mówię, bardzo fajne jest i to jest coś, co myślę warto jest zawsze... Na co warto jest zawsze zwracać uwagę. To jest to, że gra dużo pokazuje takiej obietnicy miejscówek, rzeczy do zgarnięcia, do zwiedzenia. Robi taki sneak peek i to bardzo skutecznie... Buenos Buober. Cześć Luna, witam, witam. Bober, bober, kurwa! I to... Nie, to jest świetne, Jezus Maria. Life up! Let's go. Cudownie. Okej, okay, tu się dalej nie dostaniemy. Tu potrzebujemy... Albo potrzebujemy Shinji'ego z jego zdolnościami do skakania, albo potrzebujemy upgrade'u. Niestety ja Shinji'em nie jestem, więc potrzebuję upgrade'u do skakania. No, także mówię, jest dużo dużo miejsc pokazanych, do których będziemy mogli się dostać i dla mnie to jest całkiem skuteczny zabieg. Oczywiście pewnie jest na tyle skuteczny, na ile jest również rozsądnie wykorzystany, a nie jakoś bezmyślnie, tak? Żeby była jasność. Yo, Sevik! Co tam, Sylwio? Czy ja cię nie witałem, czy coś? Leć ta... Fast as fuck boy. Musimy się wrócić teraz, bo widzę, co te meduzy robią. Co te meduzy robią? I tam jest... God fucking damn it! God fucking damn it, Sylwio, czemu? Czemu mi to mówisz? Czemu mi uświadamiasz? Fucking hell! Musiałbym umieć skakać. No, poproszę o meduskę. Czy to jest w ogóle wykonalne? Wiem, że będziesz. Ale w pokoju... Okej, wybaczam ci. Wiem, że to są twoje... po prostu... intrusive thoughts. No nie jestem w stanie tego zrobić. No, nie mogę. Kurde, jestem w stanie to zrobić, tylko musi być bardzo precyzyjny skok. Fuck! Fuck! No może być tak, że jednak nie. Nie styknie. Nie. Nie, ja nawet... Przepraszam, ale ja nie widzę tego. Ja po prostu tego nie widzę. Fuck it! To jest banger ścieżka w ogóle. Bardzo fajny motyw. Nie, ja przepraszam, że nie odpowiedziałem na prowokację. Powinienem był odpowiedzieć na prowokację. Ja czuję, że zawiodłem. Zawiodłem fanów. Jak w tej grze jest Alucard? Nie widzę powodów, dla których miałby tu być Alucard. Jeżeli to jest remake pierwszej Castlevanii, to nie widzę żadnego powodu, żeby to był Alucard. Jak mam być szczery. Jak bardzo nie miałbym nic przeciwko, żeby on się tutaj pojawił, don't get me wrong, o tyle, no, mówię, nie ma powodu, żeby on się tu pojawiał. Trzeba skądś mieć upgrade? Double jump?
Zresztą Simon nie interaguje z żadną z postaci, żeby dostawać upgrade'y w tej grze, także, you know. I mean, before... Gdyby to była... Jakby... Oczywiście, gdyby to była Castlevania 3 w wersji... Metroidvaniowej, no to wtedy Alucard byłby nie tyle... możliwością, co oczekiwane byłoby, żeby był razem z resztą castu. A, to w ogóle nie było wcześniej. Ja tak od razu sobie na Hama poszedłem do... Revamped wersja CV3. Ta! Jakby... Struktura samej oryginalnej Veini 3 jest bardzo ubogo, ale jednak otwarta, przez to, że kiedy ja zgarnąłem krzyż, halo? Oh well, I guess, że będę... nie mam teraz wyjścia do końca. Jako, że... Oh fuck off! Okej, okay, ja po prostu nie idę na górę, I guess. Tam jest hard max up, dobra, to nawet nie warto. Biorąc pod uwagę, że tam wybierało się ścieżki, to po prostu można by to łatwo przerobić na etapy. Potencjalna inspiracja Super Castlevania 4 też by była całkiem fajna pod tym względem, że Super Castlevania 4 po prostu dodaje mnóstwo lokacji pozazamkowych, nie? Ale tutaj ta Biblia się może przydać i to bardzo. Ta Biblia OP Upgrade. Dzisiaj jest dzień, w którym na końcu pisze Horny. Czyżby? Ale dzisiaj nie jest czwartek. Muszę kiedyś... Polecam! SC4 to jest świetna gra. To jest bardzo dobry platformer. Ja bardzo polecam. Super Castlevania 4. Cześć Rouga. Jest to seria Konami, więc gra oczywiście jest fanowska. Gra jest fanowska, jak najbardziej. Double Jump, Lipstone pozwala na drugi skok. Świetnie, ale dobra seria ten upgrade'ów. No to teraz się bawimy, proszę państwa. No to teraz się bawimy. Świetnie, fantastycznie. Pięknie, genialnie, wprost idealnie. Widział ty Samuraja Jacka? Trochę. To jest dalej za mało, żebym je sięgnął tam! Chyba, że jakiś damage boosting. A tamten skok jest wykonalny, ale mamy kolejnego chyba pretendenta. Water blob. Blip, water blip. What? To jest cool! Patrzcie, mamy ten fontanny z krwi potem, jak wyczyściłem water blowy. To jest całkiem cool! Jump good. Tu musimy mieć lodowy beach. No. Czy to jest krzywa wieża w tle? Wydaje mi się całkiem prosta, honestly. Może być to krzywa wieża adjacent budowla. Krzywa wieża, like. Jak pepko, like. Więcej damage. Pochyla się w... Okej, niech będzie. Pochyla się w głąb ekranu, kurwa mać. Boże, te gówniaki są... Nie ma po co ich bić nawet. No tak, pod kątem też można trzymać. Bić warto wiedzieć, bo na przykład temu panu możemy zdać dużej ilości naraz obrażeń. Oni pewnie mają jakąś super znajdźkę, dlatego tyle przejmują. Mamy warp.
bitches jak Metal Blade. Nie uważam, że jest aż tak OP? Pewnie potencjalnie może być, ale nie prorokowałbym jeszcze. Może być tak, jak Shinji mówi, że na bossów jest całkiem taki sobie. Life max up. Bardzo dobrze, cieszę się, że znajdujemy ich trochę. Ostatni stream był bardzo nieprzyjemny pod tym względem na początku samym. A serduszek i tak mamy całkiem sporo. Serduszek i tak całkiem sporo znajdujemy, one nie są problemem. The creature! Kiedy ludzie wypuścili Revampa, to nie jest tegoroczny release? Wydaje mi się, że to z tego roku. Dobra, ten beach może być jednak trochę. O, what the fuck! Tam chuj z beachem! Patrzcie na to, co Biblia robi! Ja pierdolę! Jesus! Cały ten płomienny atak został zassany przez te Biblię. Yo, patrzcie, mamy kolejny beach. Frost Whip, nice cold chain whip, który zdaje masywne obrażenia. Dobra, zaraz zobaczymy. Ta. Szerze słowa miłości, a miłość boli, skurwysyny. Bardzo dobrze. To jest bardzo fajna gra. Początek miała trochę ciężki w moim odczuciu, że początek był dosyć nieprzyjemny przez to, ile jest z początku latajek i ile obrażeń zadają. Ale jak się przebrnie początek, no to jest git. Okej, czyli ten beach zadaje pewnie porównywalne obrażenia z ognistym, jak przyjdzie co do czego. Ma pewnie potencjał, żeby zadawać więcej skrytów. No bo trzy razy chyba. 16... 42, 16... 2,5 raza to jest? Obrażeń? Nie umiem szybko robić matmy, ja jestem strasznym humanistą. Którym Simonem. To jest remake Castlevania 1. No w każdym razie 2,5 razy 16 to jest więcej niż 2,5 razy 2. O! Jak te kryty działają? Excuse me! Nie, czy to jest 48, czy to jest 40? Bo już nie wiem. Przyjdzie. Okej, dobra, kryty są darmowe, randomowe w tej grze, nie jest darmóweczka, kurde. Ostatnio jak grałem sobie w Elden Ringa w DLC i biłem ostatniego bossa Perry Only, to on ma taką serię ataków, które dają darmowe pery, darmowego kryta, bo trzeba mieć 3 pery na kryta, dają i... Za każdym razem, kiedy była seria ataków, to ja mówiłem, o, darmóweczka, bo były po prostu darmowe pery z tego. Stąd mi się teraz darmóweczka wzięła. Albo zależy od przeciwnika. No w każdym razie są w chuj duże cyferki. Okej. To tak. Dostęp po prawej mamy zablokowany. Zatem będziemy się teraz cofali, będziemy patrzyli, co jest w ogóle dla nas dostępne. Pewnie będzie sporo itemów do podniesienia swoją drogą. Chciałbym wrócić do... ognistego bicza. No ja... nie wiem, mam wrażenie, że bardziej lubię... multi-hity. Po lewej była znajdźka zodowego bicza gdzieś, oki. Ale było kilka znajdzie chyba zodowego bicza ogólnie po drodze, bo tam... krzywdy nam się nie dzieje. Dużo znajdzie generalnie, dużo znajdzie... pół godziny, a mamy już 3. Mamy Lipstone i mamy 2 bicze. No to jak na ekwipunek, który ma łącznie 12 pozycji, no to jest całkiem sporo.
Nie chcę liścia. Mogę co najwyżej komuś z liścia wywalić. Ha, ha. Humor. No myślałem, że może jestem w stanie przeskoczyć sufit. I tu nic nie było. Tutaj jest! Hard max up. Zastanawiam się, czy to coś dzieje z tą fontanną, to jest tylko jakiś taki fajny wizual, czy kryje się za tym jakiś sekrecik? Nie wiem, jestem przyzwyczajony, że w tego rodzaju grach, nic nie dzieje się bez przyczyny. Jakoś tak wydaje mi się, że to coś znaczy, no. Co dokładnie, ale to się okaże. Głupi pomysł. Słucham. Nie chciałem przełączać na ognisko, ale fakiet. Czy my jesteśmy w stanie jakoś tę wodę zamarznąć? Nie wydaje mi się. Lodowy bicz chyba nie robi nic w tej wodzie. Pójdę sprawdzić, ale nie, no, na pewno nie, bo by dał jakiś efekt, bo ja przecież biłem te bloby z lodowego bicza. Więc tak, na logikę. O, tu możemy podnieść hard max upa, którego wcześniej nie mogliśmy podnieść. Dobra, mamy kilka tych ścieżek. Mamy na górze te dwie odnogi, mamy po lewej też jakiś pokój. Pójdę najpierw do tego po lewej, które jest w Castle Corridor bodajże. Nie, to jest Castle Corridor. To katakumby? Chyba katakumby. O Boże, musimy przez ten pokój przechodzić. I damage boosting na dół, świetnie. Biblia może być fajną znajdźką. No, ta Biblia będzie świetną znajdźką, coś czuję. O, broni mnie przed czymś takim. I to mogę dostać. Origami no jutsu. Się zastanawiałem o co ci chodzi, co się nazywa Conan. Mi się najpierw z barbarzyńcą skojarzyło. Kurwa, Conan barbarzyńca. Ale nie, to jest Conan z Naruto. Brrr. Ja wiem, że barbarzyńca jest przez C, no ale może, nie wiem, Sylwia uznała, że spolszczymy. Jakby... Czemu nie? Wymawia się tak samo. Dobra, to idziemy tam na górę w takim razie. Mamy jeszcze kilka upgrade'ów do zgarnięcia. Teraz... Widzę, że ta gra bardzo przybiera na tempie, jeżeli chodzi o zdobywane znajdźki. A Jezu, double jump. Sylwia, to tak specjalnie jest z twojej strony? Czy to jest jakiś referenc, który misuje? Nie chodzi mi o... Chodzi mi o twój zapis, słowa barbarzyńca, Sylwia.
Wiecie, co jest najgorsze? Że są... Są takie momenty, gdzie ja... mam takie duże zaufanie do ludzi, że... robią coś specjalnie. Że... że to jest na pewno coś jest napisane dla zgrywy. Sylwia, będąca chodzącą korektą językową, stwierdziłem, że nie, no to na pewno jest napisane specjalnie, ale zapytam się dla pewności, żeby tak nie było wątpliwości. No to kurwa, już nie mam żadnej wątpliwości. Tego do... Iś. Sylwia, jesteś pijana tą, pijana mocą jesteś. Twoja własna potęga cię przerasta. Zdzierżysz moc, której nie jesteś w stanie kontrolować. It's Sylwia over! True! O, herbatkę mam jeszcze. To jest piękna rzecz, że mogę sobie... Meduzy we mnie napierdzielają, a ja sobie mogę łyknąć herbatę, bo mam moc Boga i anime po swojej stronie. Dosłownie. Oj, Luna, coś ci się Enter przedwcześnie wcisnął. Że ci się tak ta wiadomość dziwnie podzieliła. Sevik, lepiej idź, zbierz ten. Nie no, myślę, że dalsza próba wykonania tego skoku to byłoby czyste barbarzyństwo dokonane przeze mnie na widzów, którzy musieliby to oglądać. Próbę, I mean. Ja nie mogę. Ej, Jorik. Jorik, nie rób mi problemów. O, co długi jest ten most. Dobra, co? Aue, ale widzisz, kiedy ty to robisz, to jest performance. To ludzie by płacili, żeby to oglądać. Kiedy ja to robię, to jest nędzna imitacja. Toy room. What? Jaki kurwa toy room? What? O mój Boże! Luna plus. Nawet przez sekundę o tym nie pomyślałem. Ja rozumiem, zamek jest chaotyczny i on... Wiesz... Okej, fair. Fair enough. Got me there. O, pioruny. Muzyka z Castlevania Chronicles, czyli remake'u. Chaos. Good boys. Kto wpadł na pomysł, żeby zrobić toy room? Ze wszystkich rzeczy przysięgam... Jeżeli w tym miejscu znajdziemy... Cześć, Sekatorze. Nie wiedziałem, że Jack Garland to twoja prawdziwa tożsamość. Jeżeli tutaj to jest miejsce, w którym znajdziemy elektryczny bicz, to...
Nie wiem. To ja kwestionuję. To ja kwestionuję wszystko. Hard max up. Fajna muza jest. Dobra muza i dobre nastawienie. Czy... Co za troll! Golden Guard. Golden fucking Guardian. Ile to jest gówna i to jest podziewie na ekranie, what the fuck? Dulahan. Jego się przez CH pisze oryginalnie? Okej. Dulaczan. Dulaham. Yep. Czy ja tu wskoczę? Nie, no na pewno tu wskoczę. Ale to jest po prostu od ściany, trzeba się odbić. Jak tam itemy? Strasznie kręta jest ta lokacja, ale przynajmniej mamy szybko save point całkiem. Znaczy szybko. Nie wiem, czy to jest szybko, ale jest to save point. W dół. Nie wiem, gdziekolwiek, zabierzcie mnie stąd. Strasznie popieprzona ten. Popieprzone miejsce. O! Dążą! Czemu Toy Room prowadzi do dungeonu? Ja nie mam, nie wiem czemu służyć ma takie zestawienie pokojów. Ja nie mam pojęcia dlaczego ktoś to tak złożył. Nie wiem. Nie mam w ogóle pomysłu. Wygląda jakby to właśnie tego się obawiam. Że zachowują elektryczną zabawkę na pieprzony toju. Nie róbcie mi tego, proszę, jestem niewinny. Ja nie wiem. 15 co? What the f... Doppelganger! Mirror monster. Fuck you, I have multi-hit damage. Ta, to jest... Oj. Może jak on się topi. F for effort! Okej, to może być po prostu przepakowane. Śmiałbym się, jakby ci mógł zrobić to samo, tak żebyś nie miał frame'ów. To by było actually całkiem cool. Okej, czyli... O, to jest Dash Stone! Dash to jest! Let's go, man! Endlessly in the air! Okej. Okay. O, to jest cool. To jest ten! To jest Raging Demon! To jest Raging Demon tego Akumy! O, ale cool. No, to jest Raging Demon, jak chuj. Okej, i w ten sposób, zobaczcie, możemy sobie zyskać ten odległość. To nie jest dash wertykalny, to jest dash horyzontalny. Ja się właśnie spodziewałem bardziej dasha... wertykalnego. Ale... Read 1000 Bibles!
Ale to ma sens dla mnie pod tym względem, że sprawia, że wymusza trochę na graczy takie ciekawsze łączenie swojego movementu. Że zamiast po prostu stanąć tu i nacisnąć buton, to trzeba zrobić skok od ściany, skok do ściany, od ściany, dash i double jump. I to jest bardzo fajne. Ja próbuję coś takiego. To jest taka fajna sekwencja ruchów do wykonania. Oczywiście skraca dystans. Możemy zyskać dystans dzięki temu. Overall bardzo fajna rzecz. Gravity Boots. Może nie być. Zdziwię się, jeżeli nie będzie. W dungeonie były potrzebne elektryczne zabawki. Hej, nie ma tutaj, nie ma elektrycznego bicza. Czyli to jest 100% Seiso Pure czysty Toy Room. To zabawki dla dzieci, tu mały Alucard się wychowywał. Nic nie powiem! Ja się stąd warpię, ja mam kasę, mam wyjebane. EP zabawki dla dzieci. Zabawki z EP, wielka frajda! Spuczę Alucardowi. Czemu? On miał tyle przestrzeni dla zabawy, czemu mu kurwa współczujesz? Kolegów do bani. Nie no, może miał jakieś fajne familiary. Jak ja mogę zejść tam na dół? Na pewno jakoś się da, tylko jak? Starą dobrą metodą. Szukać słabych punktów w podłożu. Pewnie jakieś sekretne przejście jest w ogóle. Tak, prawie jak Kid Dracula, jop. Ho, jakie manewrowanie w powietrzu. To jest świetne, że ten dash się nie kończy. Opa. To było z mojego manewrowania. W sumie to... Właśnie, ja mogę coś takiego zrobić. Potrzebuję lodowego bicza. Ciekawe, jaką specjalną właściwość będzie miał elektryczny. God damn it! Wiemy, że elektryczny istnieje, bo są bloszki elektryczne. Więc na pewno istnieje. Zrobiłem ten skok! Czemu mnie tu wcześniej nie było? What did I mean by this? O, tu jest na przykład elektryczne. Elektryczne bloczki są. Więc myślę, że idziemy po elektryczne właśnie w tym momencie. Zapili zap. Oh no, deszcz. Jak to? Oh no. Oh yeah! Deszcz jest fajny, bo jest świeże powietrze, jest chłodno. Jest fajnie przyjemnie. Okej, to jest speed booster potrzebny. No co mi w takim razie jeszcze zostało, ha? Lewy górny róg mapy? Tam mam iść? Mogę iść. A, dobra, to. Fuj. Albo. Odejmij.
Zakładam, że to jest coś szybkościowego. Zakładam, że to jest coś szybkościowego po prostu. Dlatego mówię Speed Booster, bo po prostu zakładam, że to jest coś szybkościowego. Albo lewy dolny róg, już nie pamiętam co tam było. Bo Toyrum był tu, to lewy... Fu, prawy dolny może być opcją. Ta. Jest to opcja, którą rozważę. Odium. Czy słyszałaś o czymś takim jak Black Panther? Górny dolny róg, Jesus fucking Christ. Bo ja uważam, że to po prostu może być Black Panther. Coś w tym stylu. W sensie Black Panther, który ma speedboostowe właściwości, nie? Myślę, że to lewy, prawy rok. Ja myślę, że powinniście ogarnąć swoje kierunki. To nie wygląda... Nie wygląda dobrze, guys. Jak mam być szczery? Akumer. No wolno, jak najbardziej. Już, na szczęście ludzie... Teraz pewnie jak to powiem, to ktoś mi zrobi na złość, bo mam kochanych widzów, ale... nie mam już ludzi, którzy przychodzą i się pytają, co z Wirgiem. Well, pewnie dlatego, że Wirk sam powiedział, co z nim, więc... Chwała mu za to. Ale... No, pamiętam, że były takie czasy, gdzie dosłownie musiałem jakby robić zasadę, żeby ludzie nie pytali o Wirga. Hup. Jest teleportowa inflacja, rozumiecie? No kurwa. Czemu te teleporty kosztują aż tyle? Opa. W sumie czy tu są znajdźki, które ja mogę teraz podnieść. O Jezu, wpadłem na dysponującego się przeciwnika. Czy mogę? Na pewno? Ta. Czy na pewno? Ops. Niechcący zrobiłem. Upsi. Doktor Upsi. Ale to był double jump. Lubicie skoki? Ja bardzo lubię. Wyhamuj, Belmont. Nie miałem już double jumpa i tak. It's fine. The fuck! Chłopie, coś ty zrobił. Najlepszy, najsilniejszy! Backfire Mumblewet! Coś powiedział nowego od tego filmiku z Pokemonami? Nie był jego pożegnalny ten z Pokemonami, nie? Czy był? Nie, Super Mario Land chyba był jego pożegnalny? O Jezu. Pokażę. Ty, właśnie. Ta, okej, dobra. Czekaj, jestem. A, Ronhat z Pokemonami Super Mario Land, jasne. Okej, Pokaland. Dobra. Fajnie. Nie ma łatwiejsze. Nie, może by. Shut up. Ja wiem. Ja już wszystko wiem. Ja już wszystko widziałem. Prrt, w lewo. I teraz tu, cyk. Prrt, w prawo. I jest łatwiejsza metoda. Przeskoczymy sobie po ten life max up, który jest tam po lewej. I potem możemy iść zwiedzać dalej nowe strefy. Fajna muzyka tu jest, już nie wiem czy mówiłem, ale to jest bardzo fajna muzyka. Widzieliście, że bardzo fajna muzyka leci w tej strefie? Ej, czy ty wiesz?
O fuck! O, to będzie brutalne trochę. Chociaż może nie aż tak. Nie, daj sobie spokój. Dobra. Okej, ten pasek... Co on tu robił? Ten pasek zdrowia wygląda już całkiem sensownie. Nie powiem, że nie. Ominę. Ominę te bloby. Dzisiaj w ogóle... Dzisiaj grałem sobie w Celesna ten... To był Fleeman? To był Fleeman, tak. Fleeman Hunchback, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj grałem sobie w Celes na PSC, na PS4. Swoją drogą wbiłem sobie setkę w Celes, więc mam... dwukrotnie wbitą setkę w Celes. To... odkryłem, że... odkryłem, co robi Variant Mode. Odkryłem, że haksy są, że tam są legitne haksy, że to jest cheat mode. Nie sprawdzałem w ogóle tego trybu wcześniej. A się okazało, że mogę na przykład mieć nieskończoną ilość rdaszy. Niewrażliwość, jakieś takie zwalniać, przyspieszać tempo gry, takie ciekawe rzeczy. W sumie. Nie, to jest... to się nazywa... to, ja to miałem chyba w związku z Variant Modem, a nie z asystą. Teraz, skoro mamy dasha, to możemy tu przejść. Nieźle. O, utknąłem. Tych panów sobie ominę. Bo tu nic nie ma. I co my tu mamy? Co jest tutaj? Dungeon. O, blat skeletony. A, no tak, to przecież w dungeonie może być ten elektryczny bicz. Right. Ma to sens! Nie wiem czemu, ale ma to na pewno dużo, dużo sensu. Co wiedział więcej? To jest speed booster. Nie, no błagam, niech tu nie będzie elektrycznego bicza. Nie, 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 przecież nie, 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 nie. Creeper Bones, Omen. Pewno... Horny Jail. Horny Gaol. Powinienem chyba jakąś znajdźkę, którą być może mogłem podnieść, ale mam wyjebane. Wydaje mi się, że w ogóle to będzie etap, gdzie spotkamy śmierć, w sensie to jest chyba rekreacja etapu szóstego? Z piątego albo szóstego z Castlevania, tego gdzie była śmierć właśnie. Był śmierć, było śmierć. Nie wiem. Śmierć nie powinna mieć tych... Śmierć jest dla mnie bytem... który nie jest rozróżnialny płciowo, jest zjawiskiem. O Boże, jak on wybuchł. On był zbyt horny, ewidentnie. Tu gdzieś jest coś ukryte i nie wiem do końca gdzie. Tu. A to jest speed booster. No dobra. Splode. Splouda! Okej, tu jest zapis. O Boże, to są aks. Tak, to jest totalnie poziom szósty z Castlevania. Z tymi aksnajtami. Explouda? Exploud był taki Pokémon, chyba. Znaczy był. Jest! No istnieje dalej. Nie było chyba nigdy takiego Pokemona, który byłby retroaktywnie usunięty z puli Pokemonów, right? Nie było czegoś takiego nigdy. I
Żeby można było legitnie powiedzieć, że jakiś Pokémon był, ale już go nie ma. Musiałem do skaty, nie rozumiem, co do mnie mówisz. Gran Falun, Legion tak zwany. A, że to co się działo w... Że to, że w Sword Shieldach nie można było... Nie, czekaj. Jak to działo w Swordach Shieldach właśnie? Gran Falun? Nie! Small pipi, small, very soft, very small pipi. Grand for us? That's kinda sus. W sumie to nie wiem, czy na niego nie zdziałoby lepiej lodowy, bo ja i tak mogę, nie mogę utrzymywać tych obrażeń consistently. Explode, jego linia są niemożliwe do... W sensie, nawet jeżeli powiedzmy strajdujesz je? Nie można ich strajdować, a okej. Okay. No tak, no oczywiście. Zdaje pomniejsze obrażenia, ale jest elektryczne. Jeszcze to tło, holy fuck. O Jezu! To jest fuckboy. Fajne. Lubię też takie brońki. I on zadaje... na! Zadaje niewiele więcej niż ognisty bicz, a DPS wydaje się być o wiele mniejszy. Damage per second, dla tych, którzy nie wiedzą, obrażenia zadawane przez sekundę. Bo jak przełączy się na Flame Whip... O, i tak chuja mogę, okej, rozumiem. Czemu on stoi idealnie poza zasięgiem? Nie no, Flame Whip jest zdecydowanie lepszą wersją po prostu tego bicza imo. Ta. Jakby elektryczny bicz jest... Do czego on może służyć, guys? Jaka może być jego funkcja? Tak! Do łaskotek, dokładnie. O, do... No, mamy tu na przykład bloczek do zniszczenia. Naduje baterię, no! Kanapkę zrobi! O, to jest speed booster, dobra. Czytam, co to będzie. Mówię, pewnie to będzie najbardziej... Ja go tak hypuję, że o, speed booster, jakaś fajna rzecz, to pewnie będzie najbardziej underwhelming upgrade w historii upgrade'ów. Okej, okay, tu wracamy. Gdzie teraz możemy iść z tym biczem w takim razie? Na pewno gdzieś możemy iść, tylko pytanie brzmi gdzie. Minho. Znaczy, spróbuję w sumie, coś mi mówi... Coś mi mówi lewy górny róg. Tam mi się wydaje, że możemy iść dalej chcieć. To toybox pieprzony. Zabloczek. On jest niszczalny chyba Morgensternem po prostu. Wydaje mi się właśnie, że było jakieś przejście. O! Swoją drogą pomysł. Może mądry, może głupi, nie wiem. Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże.
O! To jest mój pomysł. Mądry się okazał. Nice. O Jezu. Czy te meduzy są zjebane? Jak najbardziej. Chciałem powiedzieć, czy są zaprogramowane tak, żeby nie wpadać na mnie podczas daszowania, ale ewidentnie this is not the case. Nie działa to w ten sposób, niestety. Coś może kupić upgrade do książki. W sumie biorąc pod uwagę, że tak z niej korzystam, to mógłbym. Cześć, Bricky! Ejo! To jest chyba upgrade speedboosterem. Tak mi się wydaje, że jest speedboosterowa ta znajdźka. Op, dobra, it's fine. Life max up. Ten upgrade był jakoś cięższy. Być może? Nie wiem, nie grałem w 1.0, więc nie powiem. Obviously. Tu na pewno było coś do zgarnięcia, bo tu był jakiś bloczek. Zmienił mi się w ogóle... Zmienił... Rozumiem, że na ciebie działa dobrze sama tematyka pomieszczenia, która nawet nie musi się jakoś bardzo sam wygląd pomieszczenia, czyli jego faktyczna funkcja kojarzyć. Czyli czy było lusterko? Było lustrzane odbicie, tak, jeżeli o to ci chodzi. Blazed Spirit. No i tutaj mamy ten Thunder Whip do użycia. Oj, wchodzimy pod wodę. Okej. Aquatic Armor pozwala na wszelkie poruszanie się pod wodą. Świetnie. Co to zmienia? To zmienia tyle, że chyba mogę pójść teraz w katakumbach robić rzeczy. Tak mi się wydaje. Gravity Suit, yep. Tylko zanim katakomby, to faktycznie pójdziemy kupić ten upgrade do książki. Czemu ja... Co mi tak hałasuje ciągle? Czy to te duszki? Chyba te duszki. Wyjdźcie mnie stąd. Ja lubię multihity bardzo. Zejdę sobie na dół, bo tam na dole pewnie coś jest jeszcze. Mamy hapeki. No, fajne posiedzenie. Czas mi bardzo, bardzo szybko mija, nie zauważyłem, że to już godzina 10. Cały czas coś znajdujemy praktycznie, cały czas robimy postępy. Nie ma tak, że tkwimy gdzieś dłużej absolutnie. Miło. Ta gra się naprawdę fajnie otwiera po tym początkowym okresie, gdzie jest trochę nieprzyjemna. I też widzę, że zmieniają się przeciwnicy. Znaczy, wydaje mi się, że tych Blazing Spiritów. Na pewno ten Lesser Demon w tym przejściu do pokoju z elektrycznością, no to jego tam nie było. Tylko tam był Stone Man. Zresztą tu były też Hunchbacki, a nie Gremliny. Więc nam się przeciwnicy w ogóle dynamicznie zmieniają. To jest ciekawa rzecz. That is bullshit Blazing Spirit. That is bullshit blazing. Still my heart is blazing. O Jezu. Max up.
Usz. 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 Fuck off. Mało HP! Teraz zauważyłem. Ej. Kolejny Hardmax up. Już mam tyle tych... Tyle mam serca w sumie. Dobra, już mam HP-ki z powrotem. Trzeba korzystać. Ktoś mi w ogóle przypomni, bo wspominałem wcześniej o motywie Julius, o tym, że... Ciekaw jestem, czy to poleci motyw, który leciał u Juliusa w Arii, który oryginalnie był z Haunted Castle, tej arcade'ówki z Castlevania 1. Ktoś pamięta, jak on się nazywał w oryginale? Tak, chodziło mi o nazwę tego motywu. Czy ktoś pamięta, jak on się nazywał? Nie Heart of Fire, nie jest Heart of Fire. Heart of Fire to jest inna rzecz. Card Salesman. Don't wait until... Tak, też mi się wydaje, że don't wait until night. To cieszę się, że potwierdzasz. Można tym dashem się wspinać po schodach. Nice. Be, 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 pyry, be, 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 pyry. To może być fajne, że dasz ofensywny. Mogę to wziąć. Hard discount card? Mogę to wziąć. Bible card. Daj mi to. Can't wait until night, ok. Dziękuję. No jasne, bo tam... Rozumiem. Czyli mogę, powiedzmy sobie, wyeliminować to, co mi nie jest potrzebne. Aż tak. Bible card. Increases the area covered. Możemy sobie spróbować z tym pochodzić. Sobie mogę to też wrzucić na razie i spróbować ten Meteor Dash. A on tylko na początkowym kaście ma efekt? Ale można go powtarzać, więc... Ten audio chip! I mean true! Po prostu nie spotkałem się wcześniej z takim wyrażeniem. Kurwa, pupen farte na audio chip. Masz Karka remix motywu Juliusa w Harmony of Despair. To jest Speed Booster. Kurwa, pupen farte, my god. Jest całkiem nice. Ta jest całkiem kurwa nice! Ten dash. Wiadomo, on się wyjebie na rzeczach, które nie zadają, przyjmują trochę więcej, no ale fuck it. Który pupen farten. Prawdziwy twórca bomby atomowej. Przez niektórych takie pupen farten to może być bomba atomowa. Równie dobrze, ale no. Przejdę się normalnie, bez warpa, bo backtracking się przyda tutaj dosyć duży na pewno. Już w tym momencie wiem, że możemy. Czy... Mamy... Brakuje nam dosłownie jednej abilitki i to jest ten speed booster i z tym kończymy grę prawdopodobnie, się mając to. To jest pewnie ostatni upgrade, który jest nam potrzebny, żeby odblokować endgame. Czyli...
Mizulande! Dobry wieczór! Witam serdecznie! Holy fuck, żeśmy się dawno nie widzieli! Cześć Mizu, jak tam? Jak życie? Live max up! Jup! Coraz więcej tego życia. Jeszcze nawet nie liczę. Szczęśliwi kwadracików nie liczą, you know? Hard max up tu jest. No i tu jest sporo upgrade'ów, które są pod wodą schowane. Kolejny hard max. Jezus Maria. No Sylwia jest OP, jeżeli chodzi o jakieś takie znajomość dat, ewidentnie. Opa. Opa. Hound. O, mogę na przykład zrobić coś takiego. Boom. Boom. Bom. A to, tylko teraz te ućce nam odnawiają P-Spore HP. Praktycznie nic nie odnawiają. Znam 4 miesiące wypowiedzenia został. L4. W sumie zawsze taktyczne L4 na ten. Na okres wypowiedzenia to jest jakiś pomysł. Wtedy zaczynam chuj z tym, że trzeba to... Nikt nie goni, mam wrażenie. W sensie, nikt nie goni. Wiadomo, że mogą różne osoby gonić, ale... Sens mojej wypowiedzi jest taki, że... Nie trzeba na siłę. Dobra, hard max up. Okej, wwaliło mnie z powrotem tu, więc bardzo jestem wdzięczny, gro, że moje haksy działają. Dajcie mi teraz Bible Subweapon. Nie jestem pewien, czy to jest dobry upgrade w ogóle. W tym sensie, że nie wiem, czy nie chciałbym, żeby ten upgrade mi jednak pokrywał mniej. Dobra, nieważne, pierdolę, głupoty, zobaczcie na to. No, widzę, jak może być to przydatne. Mówię, Sylwia ma bardzo dobrą pamięć do dat. No i oczywiście z mojej strony też najlepszego spryziona. Ej! Tu był, co tu było? Tu był ten podwodny. Tak. I teraz możemy tu się dostać. Ej, wait a minute. Sekunda. Pominąłem coś. Mi się to nie podoba. Ta. To jest rzecz. Możemy naszą nową zabawkę przetestować. Life max up. Let's go! Let's go, pog. Pogi. Ogo? Pogi wogi. Oops, I did a little fucky wacky. Ty, a wieża zegarowa gdzie jest w ogóle? Tak sobie zdałem sprawę, że brakuje tego bardzo ważnego... A ona jest pod koniec sam. Jasne, right. Wieża zegarowa przecież jest po śmierci. Słuchajcie, myślicie, że po śmierci jest, nie wiem, niebo, piekło, chuj, jest wieża zegarowa po śmierci. Fuck off, o, Cthulhu. Jezu. W ogóle z ilością upgrade'ów, jakie mam, to mogę spokojnie ten... po prostu tankować chłopa. Zajrzyj. To jest Castlevania Revamped. To jest... remake Metroidvaniowy oryginalnej Castlevania 1, fanowski. Oczywiście fanowski. Cthulhu nie było. Nie było go w pierwszej Castlevanii. No ale gra ewidentnie dodaje kilku przeciwników, żeby urozmaicić, tak? Takich bossów, I mean. O, jest i speed booster. Spiked boots, a faster slide move with minor offensive capability.
Okej, okay, jest to speed. O, jest... Kurwa, speedy. I co? I to chyba wszystko. I... Tak naprawdę pozostaje nam... Speedboot. Speedboot! Tro. W sumie nie będę kończył gry ze wszystkimi itemami jeszcze, bo jest za to oddzielny ending, więc nie będę się teraz specjalnie backtrackował. Na następnym streamie zrobimy sobie backtracking. Dla remake'i są tylko dla zarządu, dla pana, panie Areczku, jest kolekcja urodzinowa. Ale w sumie jak już tu jesteśmy, to mogę podnieść jedną znajdźkę, która jest... Znajdźkę, która jest stosunkowo blisko. Cześć Deso, witam. Wymagające. Jest... do momentu tak. Do momentu jest wymagające. Po tym jak się przejdzie ten moment, to jest całkiem znośnie. Ma idzie i znajdzie takie ciągi z Celest. No fajnie było, jakby wydali DS-owe. Wydali już Game Boy'owe, so what's the fucking hold up? Sru! Hatmax up. To jest gameplay. Kurde, pograłbym sobie w Ragnaroka. Jakoś... Zawsze zapominam o tym, że Ragnarok jest rzeczą. Abym sobie pograł w niego w sumie. Jak... True! O Boże, ten szybki slajd mnie zabija. Też chyba się kupuje na PC Nice. A jest, wyszedł już Ragnarok na PC? No, jakoś tak zapomniałem w ogóle o tym. Dziewiętnastego wyjdzie. Okej. Okay. Nice. Jest to obecnie, mamy na... No, to jest jeszcze mniej więcej w tym obszarze gry, który jest trudny, ale to niedługo zacznie się zmieniać. Którędy my chcemy iść? Niechcący przeczytałem zamiast Experiment Chamber, to przeczytałem Entertainment Chamber. I'm too far gone to save. I can't make it through the day. No to co, in the mirror room, all alone I stand. Jedziemy. Cześć, Tate! Cześć, użytkowniku, Tate. Gdzie idę w ogóle? Nie tędy. Jak się gra w te zamek wejnie? Bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie jest. Dzisiejszy stream jest super, jeżeli chodzi o postęp, o wszystko jest bardzo fajnie. Ja polecam generalnie, ja polecam. To jest bardzo fajna wejnia do zagrania. Domu żona! Taki... Już widać, że to jest stosunkowo niedługi tytuł, ale jest bardzo przyjemny. Bardzo dobrze robi to, co robi. Tam na dole coś jest. Ja to chcę. Hard max up. Już 200.
Który drugi? Pierwszy robiliśmy w niedzielę, to jest drugi stream. A tu jest, to jest speed booster, yep. Okej. Trochę platformingu będzie, widzę. Klasyczny Castlevania Experience, co ci mogę powiedzieć. No pierwsza Castlevania jest jaka jest. A przede wszystkim jest trudna. Frosty Bones. E, tu było coś. Czekajcie. Coś pominąłem. Mam już wszystkie znajdźki, więc mogę zgarniać wszystko też, tak wychodzę z tego założenia. Ja zawsze polecam Symfonię do grania. Symfonia bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna gierka. Ja sobie lubię okresowo wracać do... Lubię sobie okresowo wracać do Symfonii, bo to jest po prostu klasyk. Heart of Fire! Za absolutny niemożebny banger, Jesus fucking Christ. Chciałeś, Tomasz. Ale nie chciałem Heart of Fire. Chciałem pierwszą część motywu Juliusa. Też powtórzy, bo nie wiem, czy do mnie. Nie, nic nie mówiłem do nikogo konkretnego. Don't unite this. A penis music nieobecny. Rose Demon. Fajnie jest tak tym ognistym daszem się przebijać przez rzeczy. Bardzo miłe uczucie. Że Symfonia jest trudna do stuprocentowania, jak się nie sprawdza w internecie? Jestem w stanie się z tym zgodzić. Jasne. Au. Czy gra chce, żebym tutaj double jumpował? Nie, o. Okej, okay, widzę mniej więcej, co mam zrobić. I know what I must do, but I don't know if I have the strength to do it. Kuźwa. Dobra, jestem kurwa najlepszy w te grania. Jest speed booster, yep. Kuźwar. Zemend Finding. A nie, mem. MM3 bardziej. Ta MM3. Boże, co to jest za. Wyścig po zamku jakiś kiedyś, ktoś coś. What do you mean? Like that? Za Kickmaster? W którym miejscu? Wyścigi w Castlevania. Pff, może?
Okej, okay, śmierć, ta. Jest nasz kolega, towarzysz. Śmierć. The Grim Reaper. Ponury żniwiarz, przepraszam. I on dużo w miejscu nie będzie zostawał, więc... O Jezu. Wow, wow, wow. Zoomis on ma. Ciadyka pozostaje poza zasięgiem. To mi przypomina grę Kickmaster, okej. Okay. No to nie kojarzę osobiście chyba. Kosy pewnie są do rozbicia tą książką. Chłop może być autentycznie trudny i nie wiem czy z dobrych powodów. Wow. Okej. Okay. W ogóle nie trafiam praktycznie. Jesus fucking Christ. W sumie mam też tyle możliwości movementowych, że powinien też z nich Dobra. Czemu ja mu tak nagle tyle zadaję? Ale... Chodzą przepotężne kryty, to na pewno. Jak już krycik wejdzie, to nie ma zmiły. Myślę, że mi się uda fajny atak wyprowadzić. To był fajny atak, kinda. Okej! Okej, okay, on po prostu umarł! He's just dead! Jezu, ja myślałem, że faktycznie może być ciężej, ale... Ale ja jestem dobry w tę grę, po prostu. Freddy. Are you Freddy for Eddie? S. Easy S. No nie ma tu nawet za bardzo sensu bić się z przeciwnikami teraz, jak już mam wszystkie upgrade'y. Znaczy, nie... nie ma sensu to, co powiedziałem. Ale nieważne. A to jest ten nietoperki, czyli mamy naszą nasz segment z jedynki oczywiście. No i jest wieża. Szkoda, że nie oddaję w kika. No jest to, I guess, ten smash. Tam na dole jest rzecz, ja chcę rzecz, ja widzę blisko rzecz, ja chcę zgarnąć rzecz. Chcę się powyzywać ze znajomymi, a to po prostu piszesz do kogoś na Discordzie, ty kurwo. Nie. Hard. Lotta hard in this game. Gramy w komputerę? Konkuter? Cztery profit! Nie żywię jakichś złych uczuć do Lotty. Okej, dużo skakania w platformach. Nie, no ta książka jest OP, Jezus Maria. Burning Man. It's Burning Man. Zauważyłem, że też... Jest teraz w tych strachach, w których jesteśmy, jest niedużo... rzeczy do znalezienia, mam wrażenie. Po tym, jak już magicznie znaleźliśmy wszystkie upgrade'y. I nie ma rzeczy. O której Lotta Hart z Ace Attorney'a. Taka postać, pani fotograf.
wanted. Always looking for a school. Oj. Nie mam ho. O! Sklepik mamy. Jest dokładnie ten sam asortyment. Czuję się skomowany. Fuck off. Znaczy skomowany. Dobrze, że jest, więc pewnie po lewej jest save point. Tak obstałem, że po lewej jest save point i Dracula będzie za chwilę. Yo, Simon's theme! So cool. Tak się zastanawiałem też, czy będzie Simon's theme. Mamy wybór subweaponów, widzę. A możemy chyba każdy subweapon sobie wybrać. Dobra, no to wio. Biorę lodowy chyba. O Jezu. O Jezu, chłop się topi od tej... Well, jest to święta księga, bądź co bądź. Nie dziwię się, że działa dobrze na Dracule. Dracule, na Dracule. What the fu... Ale to jest przegięcie! Ta, to jest o zuchami jak chuj. Teraz rzadziej pojawia. Znaczy na krócej. Czekaj, za ile ja mu zadałem tego kryta? What the fuck?! 102... What do you mean by that?! Dobra. Dark Lord Dracula. Czuję się oskamowany, bo to nie jest ciasteczkowy potwór. Fuck off, nie można sobie od tak zmieniać legendarnego designu. Kindly fuck off. Ja oczywiście śmieszkuję, ale... Ten Cookie Monster był ikoniczny. Nie, bo design Draculi z jedynki był taki trochę... W sensie Draculi, jego ostatecznej formy był taki strasznie goofy. Jak to game saved? Nie chciałem, żeby game była saved. Mam nadzieję, że mnie wróci gra. W sensie, że będę mógł wrócić przed Draculę. Czemu on wygląda... Czemu Simon wygląda jak Sajanin tutaj? Ma ogon z tyłka mu wystaje. Son Goku ratował świat przed Draculą. Ta walka pewnie nie powinna była... Ta walka nie jest na pewno tak prosta, jeżeli nie masz książki. Son Gobelmont. Dracula. No bo po angielsku mówi Dracula, więc dlatego mam ten Dracula. Reddit Belmont. Nie no, tak wstępnie, bo będziemy jeszcze robić setkę, oczywiście. Ale ta gra jest naprawdę fajna, to jest bardzo świetny tytuł. Nie zajmuje długo, on spokojnie, myślę, że na jedno dłuższe posiedzenie można całość przejść. Mm. 2,56. Ja nawet nie miałem. Drugą kawusię. Trzymaj się tam, miłego pisania i miłego wieczorka. Bye bye. Więc nie będzie aż tak trudno, żeby osiągnąć tutaj ten ending poniżej 2 godzin. Tyle fajnie.
100% bestiariusza zakończone, nice. Boss rush available. Fajno. Jop, nawet jest obrazek. 80% gry, więc... Czy ja zdążę zrobić tą setkę? Może zdążę. Idziemy najpierw tu. Najpierw pójdziemy tu, do Entrance Hall. Nie słyszałem nowej piosenki Fuamoko jeszcze. Nope. Ja mam trochę do ponadrabiania, jeżeli chodzi o holo rzeczy. No w ogóle ja jestem teraz uzależniony od Elden Ringa, więc jak tam to tutaj wczoraj słucham. Pamiętam o tym, odsłucham sobie tego. No worries. Ale potrzebuję po prostu takiej chwilki dłuższej spokoju. Ale pamiętam, także luźno, będę się odzywał. Okej. Art Max, jeszcze po drugiej stronie coś jest. Tak, do endingu drugiego jest wymagane 100% itemów. A do endingu trzeciego jest wymagane przejście gry poniżej tych 2 godzin. Kolejny hard up. To jest ten różaniec. Dobra. Niekoniecznie musimy zrobić ten... Chociaż fajnie by było zrobić ten ending drugi teraz, bo... Nie musiałbym... Przyszłą niedzielę odpalę streama na 10 minut tylko. Z Castlevania. Więc dobrze było teraz skończyć. Najpierw sobie chwilkę przedłużymy. Item, to powinien być item. Jest item, jest ten. Hard Max. No właśnie, a ten Frontier jest już potencjalnie za tydzień. Jeżeli mnie wypadnie znowu jakiś lodówka incydent. Cash money. Ciekawe, właśnie, mam nadzieję, że nie, że karty się nie liczą do setki itemów. Nie wiem, czy lubiłbym ten manewr, bo nie chce mi się grindować kasy specjalne. Food. Teraz tak, tutaj jest save point. To sobie przelecimy przez niego. I tu powinien być item. I zaraz po tym itemie będziemy mogli skorzystać z warpa, żeby się gdzieś tepnąć w korzystniejsze miejsce. Life up. Tak, bo tu mamy wyczyszczone. Teraz lecimy do warp pointa. I co tutaj? A tu chyba będzie dobrze. Wydaje mi się, że tu będzie szybciej, żeby zgarnąć ten upgrade, który jest na górze. Oops.
A, za daleko przyszedł do niego. Szkrup, 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 szkrup. To czy lap? W sumie nie wiem, czy slide nie jest moim najszybszym movementem teraz. Może być. Ta slide może być najszybszym movementem. Kolejny pokój zabaw. Oj, tak, tak. Nie podoba mi się, jakiego rodzaju przeciwnicy są do... O, co, muszę się cofnąć. Po prostu przelecę dashem. Ten dash jest tak fajny do używania. Life up. Bogu dzięki za klatki nieśmiertelności. Teraz sobie tutaj przejdziemy z powrotem. Wrócimy do warpa. I lecimy na górę teraz do... tych dwóch kropeczek, które są w tym długim poziomym przejściu. Ej! Szkoda, że to nie jest Black Panther w sumie. Tylko taki sobie slide zwyczajny, no ale... Chciałem powiedzieć, że trzeba trochę uziemić pewnie te upgrade'y, z drugiej strony mamy nieskończony dash w tej grze. Nie jest to taki grounded upgrade za bardzo, bym powiedział. Tutaj zaraz powinien być item. On był do zgarnięcia przez długi, długi czas. RPG Lakerowej. Jaka to jest gierka? Się tak spytam od razu. O Boże. To... O, fuck off! Gdzie mnie to wy... O mój Boże, gdzie to mnie wyrzuciło? A, Nocturne w RPG Makerze? To ciekawe. Nowe... pierwsze słyszę. Dobra, tu jestem. I teraz spróbuję się cofnąć. O. Death Warp. Ej, Sylwio, polecamy się. Jesteśmy grupą żartownisiów, królowie komedii. I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, i zostały mi... Kilka znajdziek mi zostało. Tu jest ten pieprzony most. Którego deal nie wiem, jaki jest. Zaraz będziemy szukać. Hashtag Sylwia na Nocturne Rebirth. No też zdaje się, że przejścia nie ma. O! Nie, to był item chyba po prostu, nie? Tak, to był item. No jest ciekawe w sumie, jak się tam dostać na dół. Pewnie za dużo o tym myślę zwyczajnie. I rozwiązanie jest tak, czyli proste jak drut. O, okej, nieważne.
Rozwiązanie było proste jak drut. In fact. Tu się bardzo przydaje ten płonący dasz, żeby się pozbyć przeciwników. Że można go tak fajnie wytajmować, że się nie traci w ogóle dystansu. O Boże. Off. Boże, a ja to jestem też udany. Ta? Jezu. Czemu ja zrobiłem to, co zrobiłem? To jest jeszcze do uratowania. Czekaj. Dobra. Fuck! Nie w ten sposób. No tak. Ale do mnie wróciło. Najważniejsze jest nie marnować double jumpa, ok? Działa. A? Okej, dobra, nieważne. W jakimś cudem odzyskuję tego double jumpa. Nie wiem jak, ale go odzyskuję w powietrzu. Czy jak spadnę poniżej progu, w którym by mi się... Nie wiem. Nie wiem jak to działa. Nie będę wnikał. Ważne, że zadziałało. No dobra, to skoro to mamy, teraz te rzeczy po prawej wypadałoby ogarnąć real quick. I potem zostaną nam już tylko trzy przedmioty tam z dołu, chyba z dungeonu, i jesteśmy w drodze do endingu. Endingu B! Pieprzony Yokotaro. Savik. Jak to wygląda na mapie? Nie! Moja kniga! Give me that! A bo tu coś jeszcze jest? Nie zgarniałem w końcu ten itemu, który tu był. Ta przynajmniej mianiejące książki zniknęła, jepiep. Nie Thunder Whip, Fire Whip. Tak, nie zgarnąłem tego itemu stąd. No dobra. This is fine. Itemek, który jest do zdobycia elektrycznym. To jest kolejny Hard Max. No i dobra, i zostało jeszcze trzy. Tędy. W dążonie. W dążłanie. O, tu jest item. Czemu ty... A, okej, okay, nieważne. To jest Hard Max. High Max. Thank you.
Ja się mogę damage boostować, no mnie to nie robi wrażenia. Step up your game, game. Nie robisz na mnie wrażenia. O, Hatmax. I Hardmax. I wszystko? Chyba jo. Wydaje mi się, że to wszystko. To zaraz zobaczymy. Gdzie jest mój slide? Jest mój power slide. Zrobimy tak, tu gra mi się zapisała, więc wychodzimy i zobaczymy, jak tam to procentowo wygląda. Jakie kurwa 94%? What do you mean by that? Sekretu Drakuli. O Boże! Właśnie, karcioszki. Czekajcie, zrobimy szybki check. Jak to wygląda z karcioszkami? Teraz mam zapis, quit. A welp! No cóż ja mogę... Co ja mogę powiedzieć? No. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie taki szybki stream po prostu w tygodniu. Godzinkę z Castlevania Revamped. Godzinka grindu kasy. I sobie skończymy po prostu ten ending. A na dzisiaj kończymy. Na dzisiaj sobie skończymy, już nie będę poganiał. Po prostu gra się mści za to, że zcheezowałem Drakulę. Ale well, fuck you game. To tyle mam tylko do powiedzenia. No dobrze, to też moje przemyślenia będą wtedy, a do tego czasu gra dla was Seversi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!
Sure.